Cześć, nazywam się Maciej Główczyński, gram w kamperze Wyszków już trzeci sezon i mam nadzieję, że jeszcze tyle samo grania przede mną w tym klubie. Dziękuję. Maciej Hajny Główczyński urodził się w Olsztynie 26 marca 1983 roku i tam też zaczynał pierwsze szlify siatkarskie. Gra na pozycji środkowego bloku z numerem 4 na koszulce. Wzrost 199 cm, waga 95 kg, zasięg w ataku 340 cm, zasięg w bloku 322 cm. W klubie KS Kamper Wyszków od 2010 roku. Największe sukcesy Hajnego. Trzykrotny awans do pierwszej ligi Mława Szczytno-Augustów. Brązowy medal Mistrzostw Europy Uniwersytetu. Brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów. Poprzednie kluby. AZS Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn. AZS Szczytno. Zawsze Mława. Pekpol Ostrołęka. Ślepsk Augustów. Obecnie reprezentuje KS Kamper Wyszków. Stan cywilny jeszcze kawaler, ale chyba już niedługo. Hopy, oczywiście siatkówka oraz wędkarstwo. Instruktor sportu o specjalności piłka siatkowa. Prowadzi w Wyszkowie Akademię Piłki Siatkowej dla dzieci szkół podstawowych. Dobry zawodnik i świetny kumpel. Taką ma opinię wśród zawodników i znajomych Maciej Hajny-Główczyński. Przedsezonowe oczekiwania, wiadomo jakie są, jakie cele sobie stawialiśmy. Najpierw awans do pierwszej ósemki i awans do pierwszej fazy playoffów. I później ewentualnie walka w tej najlepszej czwórce. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, no cóż, liczymy na wygraną. Przesłanki ku temu mieliśmy ostatnio znaczące, bo i drugie miejsce w turnieju i późniejsza wygrana w sparingu z Politechniką Warszawską i wygrana w sparingu z Jadarem Radą, więc myślę, że dzisiaj powinno być też dobrze. Przede wszystkim spokojne utrzymanie, jeśli chodzi o aspekt sportowy. Chcemy, żeby tak naprawdę pokazać się w tej pierwszej lidze, wiadomo, pierwszy sezon będzie bardzo ciężki. Oczekujemy jak najwięcej zwycięstw i spokojnego utrzymania.
że powinno zakończyć się spotkanie 3-0, 3-1. No niestety nie zakończyliśmy, wykonaliśmy, mieliśmy swoje błędy, popełnialiśmy w końcówce. No cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz. No szkoda, że nie za 3 punkty, tylko za 2. No bo jednak to był pierwszy mecz inauguracyjny u siebie. My chcieliśmy się pokazać z dobrej strony. No i można powiedzieć, że mieliśmy ich w zasięgu za 3 punkty. Nie udało się, są 2 punkty, cieszymy się również z tego. Pamiętam, że w pierwszym secie było 24-19. Podwójna zmiana i wyciągnęliśmy na wspaniały wynik. Drugi set bardzo spokojnie wygrany. No w trzecim zabrakło zbyt dużo błędów w zagrywce. No w czwartym secie mieliśmy piłki meczowe. Piłki meczowe wybronione w górze. No nie udało się. Jesteśmy Beniaminkiem, który grał w składzie drugoligowym. Bo przypomnę, w pierwszej szóstce grali tylko zawodnicy Hajnówki i z tamtego roku z Wyszkowa, czyli drugoligowcy zmierzyli się z czołówką pierwszej ligi. Także jestem zadowolony. 2 punkty są w Wyszkowie. Oby tak dalej.